Witam, tutaj Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 7, więc skończyliśmy na tym, że musimy zrobić demon ingot i demon bloki właśnie, żeby zrobić grinder z Draconic Evolution i zajmiemy się robieniem tym teraz. Czyli potrzebujemy netherbricki, może zrobimy to na tej stacji. Bo jak wejdę do teleportu, to zacznie wczytywać świat na nowo, bo wiecie, wtedy no... Najwyżej zrobię cięcie i przejdę i poczekam 30 sekund. No nie było tak źle, jeszcze się doczytuję. Już, dobra. Jeszcze tam się trochę doczytuję. Okej. Okay. O, dobra. Nie było tak źle, więc zrobimy sobie lava wheel. Studnie lawy gdzieś tutaj będziemy robić jeszcze myślę nad jakimś miejscem neutralnym pod to, bo i tak nie będziemy z tego korzystać zbyt często. Nie ma miejsca na to nigdzie. Dobra, wiem gdzie, chociaż nie, to musi być na dole. Dobra. Zrobimy to tu, bo jest dużo miejsca na to. Więc czemu nie? Mam nadzieję, że to zadziała na postawionej ręcznie studni. A jeżeli zadziała i będziemy potrzebowali... W ogóle to jest potrzebne do jakichś innych rzeczy, czy też nie? To się z tego się robi z tego się robi tylko to, czyli tylko do tego jest potrzebne to i tak będziemy musieli zautomatyzować, bo to będzie dosyć dużej ilości leciało, więc zobaczymy, czy to tak zadziała. Lawa. Dobra. I gold. Pierwszy raz to robię, więc zobaczymy jak działa. Dobra. Więc. Wow. Ok. Czas na automatyzację. Krótka automatyzacja, bo bloki nie działają na to. Raczej. Mogę sprawdzić, ale wątpię. No nie. Papa blok. Dobra. To musimy to zautomatyzować. Więc auto, jak to się nazywało? Precision dropper. Dobrze. Postawimy to sobie. Nie, bo ja nie wyjdę, chociaż nie wyjdę. Dobra. Tu. Dobra, to jest zrobione. I jeszcze jedna rzecz potrzebna jest do tego, czyli hopper, ten właśnie, Ranged Collector się nazywa. Specjalnie poszedłem tam, żeby sprawdzić, jak to się nazywa. Ranged Collector i to wymaga tego, iron casingów. Aha, dobra. Postawimy to. Jest tu gdzieś system applied, tutaj wolny jest, czy też zajęty już? On jest zajęty. Nie, dobra. Później się pomyśli. Albo wiecie co, zrobimy to do Ender Chesta i będzie już problem z głowy. Więc postawimy to na przykład tu, w tym rogu. Tu nic chyba nie trzeba ustawiać. Trzeba. Bum. Dobra. Albo wiecie co? O. O. Chyba nie. Teraz. Że tylko, że kamienia nie zbierze, a to już tak.
Nie, jeszcze nie. Tak, dobrze jest, okej. Okay. Ups. Myślę, może jakoś to ogarnę. Bo na taki dystans używać Ender Chesta to tak trochę słabo. Tu mamy kanały. Tu mamy, dobra. To może zrobimy tak. Zrobimy dziurę tu. I to jest tam. Dance cable. Postawimy tu. Ok. I teraz mamy miejsce na to, żeby zrobić tam podłączenie. Więc Fluix. Wow. O, hopsa. 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 Więc jak to będzie gotowe, to będziemy mogli robić już dużo automatycznie tych. Może być dotąd. A, jeszcze jeden. Akurat. Akurat! Dobra, interfejs albo nie interfejs. Czy chcę używać interfejsu, czy chcę zrobić szufladę? Raczej chcę zrobić szufladę. Więc weźmiemy szufladę. Jest to jakieś ustawienie, żeby... nie. Wyciągało ręcznie do tego, wtedy by było fajnie. Ups! Ale nie ma nic takiego tutaj, więc... zrobimy to w ten sposób. Translokatory. Nie. Nie. Hopery będą potrzebne. Zrobimy ich z 10. Translokator. O, potrzebuję ciebie i potrzebuję dużo ciebie. Wystarczy. Chyba. Dobra. Więc to tu. Nie używam kabli, bo na jedną kratkę kabel używać tak sobie trochę tak mech. Dobra, więc wszystko gotowe. Tylko jeszcze to musimy ustawić. Redstone torch. A nie, jest dobrze. Dobra. To wywalimy. Jeszcze... chcemy tutaj złoto. Storage bus będzie tu. Smart. Zrobimy sobie kolejne 20 i się zastanawiam, czy chcę tutaj zrobić bramkę logiczną. Albo jakiś ogranicznik, żeby zawsze mieć ten demon, wiecie. Czy po prostu ręcznie wrzucę i tyle przerobi, ile ma. Nie wiem. Właśnie się zastanawiam nad tym, jakbym chciał to zrobić. Dobra, to powinno być już widoczne w tym. Poczekajmy. Chwila, moment. Jest, dobra. Jak ja ciebie chcę zrobić? Dobra, wiecie co, ja będę tutaj zrobię ręczne wkładanie tego. Bo myślę, że nie będę aż tyle tego potrzebował i korzystał z tego, więc zróbmy mały porządek tutaj. Mm.
storage, to wszystko idzie, gold zostaje. A dobra. Przerobimy sobie tyle na ten moment. Dobra. Ej! Nie działa? What? No nie gadaj, że ja to wszystko robiłem na nic. Nie działa. Rip, rip. Czemu nie działa? Weźmy, zobaczmy z dropperem zwykłym. No to jest po prostu oszustwo. Jak? Czemu? Jak trafi, to będzie fajnie. Aluminium blok, ratuj. O, tu działa. Dobra. Myślę. Jaka była różnica między dispenserem a dropperem? No to co, skorzystamy z tego chyba, nie? Nie wiem czemu z tego nie działa. A może? A może? Nie wiem, odechcę, zachce mu się, gdyby. Muszę to przetestować. Wybaczcie, ale muszę. Muszę to sprawdzić po prostu. Co jeżeli zrobię tak? Nie. A co jeżeli będzie wyżej lecieć? No bo dziwnie jest. No dobra, nie to nie. Jak nie, to nie. Dispenser z dropper, znaczy się, mogę postawić tak? Mogę. No i o to chodzi. Ojej, ojej. Tak, 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 tak. Złoto. Dobra. Redstone clock. Okej. Gotowe. Muszę zobaczyć tylko, czy nie leci na boki. Bo to nie jest precision dropper. Nie, o tak, dobra. Dobra, tworzy się. Więc, jak to już mamy zrobione, może zrobimy jeszcze tak. Jak już wszystko, to wszystko. Tworzy się, tworzy się. Super. Tak, to mamy już zrobione. To teraz będziemy robić właśnie Demon Bloki. Więc możemy skorzystać z naszego autocraftingu i Demon Ingoty przerobić na bloki Demon Metal, Block of Demon Metal. I chyba mamy wszystko, żeby zrobić Wyvern Core.
Nie, brakuje nam jednej rzeczy, ultimate tego. A do tego potrzebujemy tego, a ja chyba to miałem. Tak mi się wydawało. Może to zrobiłem? Może wam. Nie. Co? Wydawało mi się, że to zrobiłem, ale dobra. Czyli potrzebujemy dużo więcej wszystkiego. Znowu. Aj! Więc w tym momencie będę musiał zrobić cięcie, bo inaczej nie zdążę zrobić grindera. W tym odcinku. A chcę zdążyć zrobić grinder w tym odcinku. Czyli tak, to było. Tutaj jest to, jak to. Tu diamenty są, więc to leci tu. Nie. Ej! To leci tu. To leci tu. A! No tak. Co ja robię? Weźmy, ogarnijmy tutaj więcej, żeby się tworzyło. W ogóle muszę tutaj zautomatyzować to nieźle. Chciałbym zrobić applied tutaj. Muszę coś sprawdzić. Mamy tu wireless konektory i to. Co ile będzie zabierało energii? Co? Ile po prostu będzie zabierało energii, jeżeli. I czy w ogóle to zadziała? Jeżeli damy system applied tutaj. Na przykład od środka będzie sobie leciał system applied. I poleci to oczywiście stąd, na przykład. No, obojętnie, no tutaj, o. I czy to zadziała? Nie, nie zadziała to. Dobra, musiałem to sprawdzić, bo nie byłem pewny, czy działa to między dimensjonami. Czy też nie? Jak nie, to nie. I teraz jakiś problem mam znowu, bo solarka nam nie działa. Nie wiem czemu. Czemu nam solarka nie działa? To jest problem. Przecież tu jest wieczny pseudodzień. Jak to nie masz słońca? Jest słońce, tu jest słońce. Masz słońce. Czemu nie chcesz działać? No jest słońce. Jak to nie ma słońca? No świeci prosto na ciebie. No nie gadaj, że tu jest pora dnia i nocy. Mogę to jakoś sprawdzić? Gdzieś było coś. Mogę godzinę sprawdzić, albo łóżko. Jeżeli. No, łóżko może być. Właśnie, co się stanie, jeżeli tu postawię łóżko? Znaczy, prześpię się w kosmosie. Jak miło. Prześpię się w kosmosie. Łóżko kontrolne. Ty, tu łóżko nie postawię? O, postawię. You can only sleep at night. No to nie ma tu nocy. Czyli to jest bug. Dobra. Musiałem sprawdzić to. Czyli takie rzeczy naprawia jedna rzecz. Podnosimy i kładziemy. No i nie. Jednak nie. No to może kabel? Ale to i tak by nic nie dało, bo problem jest z tym. Wiecie co? Posiedzę sobie tutaj trochę i będę patrzał się na to. Patrzał się na to. Sun, dwukropek, false, czy się zmieni na true. Po prostu zobaczę, czy on się po prostu zmieni, czy też nie się nie zmieni. No powinien działać, bo działał wcześniej, więc nie ma prawa teraz nie działać. Więc poczekam. Po prostu. Au! Poczekam. Dobra, więc lipa z tym. Zrobiłem jeszcze zegarek, żeby zobaczyć, czy jest, jaka jest pora dnia. Więc mamy 12 godzinę. Jest południe i mimo tego, no to nie działa. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia czemu i działało wcześniej, teraz nie działa. Mogę co najwyżej jeszcze wyłączyć Minecrafta i włączyć i zobaczyć, czy zadziała, bo fajnie by było, gdyby to działało.
Chyba tak zrobię. Okej, wróciłem i teraz działa. Bo słyszę, że maszyna działa. Tadam, naprawiłem. Ale czemu tak się stało, to ja nie mam pojęcia. Dziwne. No ale wyszedłem i z powrotem wróciłem i działa już. Więc znowu będzie wczytywanie. No ale co najlepsze jest to, że mamy wszystko już, żeby zrobić właśnie Wyvern Core i możemy zrobić Grinder. Znaczy jeszcze nie możemy, bo musimy zrobić jeszcze więcej. O ja pierdziele. I Ludicry tu potrzebujemy. To będzie trochę problematyczne. Najważniejsze, że mam to. Potrzebuję jeszcze trochę. Czyli musimy zrobić więcej tego. Mam to. Quantum. Raz, dwa. I więcej tego. I więcej wszystkiego. Więc wrócimy się znowu na stację. I jeszcze raz zobaczymy maszyny, czy działa wszystko. To będzie, w ogóle dzisiaj jestem roztrzepany trochę. Musicie mi za to wybaczyć. Działa, dobra. Tu się robi to, tutaj potrzebujemy, czekaj, find iron, znaczy obsidian, to się wleci, gdzie to się, tu? Zapomniałem. Osmium kompresor, który mamy tu. Dobra, więc to wrzucimy tutaj, niech sobie działa. Pięknie. Chyba dorobię więcej infuserów. Tylko zobaczę na szybko, jakie to było drogie. O tak! Teraz jest coś takiego. Super. Czyli chcę to mieć od razu. Tak, o. Patrzcie, jakie to jest proste. Wybacz Redstone, ale musisz zniknąć. Będę miał fajny ten. Infuse. Wcześniej tego nie było. Basic. Advance. Iridium. Nie mamy Iridium, więc musimy najpierw zadowolić się Basiciem. Zobaczmy. O tak! Nie musimy zrobić, nie musimy robić dużo więcej tego, wystarczy ulepszyć istniejące. No i już mamy trzykrotność tego, co miałem. Jeszcze możemy speed upgrade wrzucić. Czy chcę speed upgrade zrobić? Zobaczmy, czy są drogie. Chociaż nie, lepiej zobaczmy iridium. Ingot, co to wymagane było do tego? Kompresor, iridium ore do kompresora. Albo to do metalformera. No, jeszcze jest ten i te iridium. To o tym zapomnijmy. Jeszcze jest to. Nie no, najlepiej będzie robić to tym pierwszym. Iridium ore do kompresora, nie? Iridium ore 32. Szybciej. Trzeba to ulepszyć. Jak najszybciej. Bo będę potrzebował tego naprawdę dużo. A tak czekać i czekać. No, chyba nie dam rady green teraz zrobić. No, nie ma szans, że zrobi Grinter w tym odcinku, bo jeszcze Ludicry potrzebny jest. No nic. To zrobimy najpierw te ważniejsze rzeczy. Kompresor mamy tu. Bum. A jak tam sytuacja z tym? 482. Chyba wystarczająco jest na ten moment. Można było to wyłączyć chyba dźwignią. Clock. Dobra. Żeby nie pykał. I teraz, jak już mamy... Ej, to był macerator.
Jak już mamy iridium, to chyba możemy dalej to ulepszyć, więc... Wiecie co? Nie martwię się redstone'em, bo mam 106 tysięcy, więc... Poparę redstone znowu. Zobaczmy. Infusing. Chyba mogę nie mieć, mam. Okay. A ten ostatni wymaga elite. Jest tungsteel. Nie mamy tungsteela. A tungsteel się robi w vacuum freezerze. I w końcu wykorzystam vacuum freezer, który postawiłem 20 odcinków temu. Jej! Więc hot tungsteel potrzebujemy. Tungsten ingot i steel. Mam. Tungsten ore. No to jest. I steel. No jest. Dobra, na razie postawię to. Gdzie jest? No tu jest. Na razie to już postawię, żeby działało. O tak, dużo, 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 dużo miejsca. Do tylu. O tak, to już jest piękniejsze. Dobra. To niech robi, a ja muszę przerobić tungsteel. Muszę w ogóle zobaczyć jak. Znaczy ja wiem jak, ale jakby było najlepiej. Tungsten. Arc furnace tylko jest tutaj. Nie ma innej opcji. Więc za dużego wyboru mi nie dało to. Okej, okay, tungsteel. Weźmy to. Hop, 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 hop. Na razie tyle. Dosyć długo się przerabia. I steel. Do Blast Furnace, tam się będzie przerabiać. Boom. Poczekam na stack. Ok, mamy to i teraz potrzebujemy tylko wrzucić to do Blast Furnace'a, który jest mega długi. Nie, inaczej. Jest mega wolny. O, to chciałem powiedzieć. Więc wrzucamy steel i stack tungsten, gdzie jest pełny stack. Tu jest niepełny. Tu jest. Nie działa. I nie działa. Ile to hitu potrzebuje? Ile? 3000! No dobra. Jak trzeba, to trzeba. Więc mamy tutaj reinforced machine casingi w tej chwili. Możemy ulepszyć to. Mamy tu więcej tego. Machine casing mamy tutaj. To jest zwykły ten i jeszcze jest najlepszy chyba ten. Nie jestem pewny co do tego. Ale to możemy teraz zrobić. A może nie. Tak. Czyli potrzebujemy dużo więcej Advanced Machine bloków, które mam chyba tutaj. Iridium, Machine Casing. Jest. Czyli musimy zrobić tego. Co to? Refined Iron. Ok, to nie chcę. Musimy tego zrobić dużo. Oczywiście tam dostajemy 4 bloki za jeden, ale... Ale tak czy siak. Czemu ty nie działasz? No. Energia jest. Ile mamy tego tu? 34 tysiące tylko. Mało.
speed, speed. Nie, nie ma, dobra. Niech to działa. Tu już mamy 3. Zróbmy sobie znowu porządeczek. I oczywiście czegoś mi zabraknie, bo zawsze się tak dzieje. Jak to było? Jak to było? Jak to było? Machine casing. Machine casing. Tu mamy ten reinforced. I potrzebujemy tego. Czyli chromu dużo mamy. I to idzie. Ej, co jest? O, tak było. Czyli raz i no nie gadaj. Titanium nie mam. Titanium. Nie mam jako tako. Mało. Dwa staki. A ty w ogóle działasz? No cały czas działa. I cały czas tworzy tytanium. Okej. No, tak mało uzbierało. No ale to jest wolne, no to... Cóż. Mówi się trudno. Więc ten tytanium dust wrzucimy sobie tutaj. Dobra, mniej więcej. Chyba wystarczy. Ile potrzebuję? Nie wiem, nie liczyłem, ale dużo. Nie. Na cały multiblok ile to było? Bo nie za bardzo. Stop. Tyle wystarczy. Raz, dwa, cztery, trzy. To będzie 12. Czekaj, ile to jest w tym ten 3, tak? Ej, tu są jeszcze standardowe te. Wow. No to nic dziwnego, że taka. Tam jest jeszcze lawa, muszę uważać. O, właśnie ta. Nie, pal mi czegoś tam. Chyba kable mi spaliło. No nie. A powiedziałem, tam jest jeszcze lawa, muszę uważać. A. Coś mi tu zjerało. Tu jest glass fibre. A może nie zjerało? Wygląda bez zmian. Jak maszyny działają, to znaczy, że nic nie zjerało. Dobra. O, tu jest więcej lawy. Bucket. Ups. Okej. To tak. I jeszcze... Tak. Środek. Cały blast furnace musi zostać przebudowany. Dobra. Incomplete multiblock. No co ty nie powiesz? Znowu porządeczek. Pseudo. Ile tego mam? Niedużo. Cholera. No nie! I teraz skończyła się najważniejsza rzecz. Skończyło się... No. Tantalum. A zobaczę jeszcze na szybko... Ten przepis. Czy nie jest prostszy? Emeraldów dużo. Ale tantalum nie zużywa. To jest dobre. To jest akurat dobre. Emeraldów mam dużo. Ale iridium zużywa. To nie. To nie jest lepsze. Czyli ja będę musiał iść kopać tantalum. No to kontynuujemy robienie, tworzenie właśnie
tego wszystkiego, bo jest to bardzo uogólnione, w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się na razie i pa pa!